Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Terabitus. Jezu, to jest lalka. Tak, zaraz ją pokażę. Jesteśmy znowu w Krakowie, jest ta sama ekipa. Bartek, znaczy Kiwold, Quasi, Maciek. Hunta, tak. I Dopel Maciej. Gdzie ten skurwa poszedł? Ten poszedł gdzieś tam kibicować. Słuchajcie, jesteśmy niedaleko... Niedaleko Wisły. Stadionu Wisły. Tam takie niebieskie słupki, jak widzicie, to jest wielki stadion Wisły, tak? I Błonia są w tamtą stronę, a w tamtą stronę jest Park Jordana, nie wybaczysz na filmie. Mam tu swoje DNA dla potomnych. Prawie trafiłem lalkę. Teraz się skrzyżujemy. Tak, teraz ten. No i ogólnie jesteśmy na basenie. Był to basen Krakowi, ponoć. I tak to wygląda. Nie, tutaj może bardzo dużo. Są ze dwa budynki, dosłownie. Jest Tivolt i jest basen. Ja jestem częściej tego opuszczonego domu. Tak, on tu już zamieszka od dzisiaj, tak. I ta lalka wygląda zajebiście przerażająco, nie? Tak wystaje. Jeszcze taka zielona, ta ręka do końca wystaje, tak te palce. Ta noga też ten ledwa. Ta ręka jest jakby zmiażdżona, nie? No, tak jakby nadmuchana była i pękła. No, przejebane. No i widzicie, tu ktoś kurwa gruz wyrzuca, drzewa tutaj pozrzucali, połamali i w ogóle... Chuje. Nie będziemy sprawdzać, jaki jest stan wody, bo przypuszczam, że tak pół metra wody przynajmniej jest, tak do kolan to minimum. Przydałby się jakiś patyk. Tak, gdzie masz swój patyk? Tutaj. Sprawdź tym drzewem. No, tam już Quasi idzie. Dobra, ruszymy się. Tu są fajne słupki. Ja sobie siedziałem na słupku numer 6. Po słupkach. A, dobra, nie, może zejdę. Wolę zjeść. Pójdziemy może tu na trybuny. Zobaczmy sobie tak poglądowo. Co tu się dzieje? O, tadam, a tam są Błonia. Pętla tramwajowa, tramwaj jedzie, tam ktoś idzie, a tu budynek. I tak to wygląda. Spróbujmy jeszcze gdzieś wchodzić. O, tam jest jakiś kebab albo jakaś restauracja. No nie wiem, co tam jest, ale tam coś jest. Tam jakieś zapiekanki dają albo inne gówno. Tym żółtym. O Boże, z las tam. Nie, bo od tamtej strony jest dużo ziemi, wiesz, więc dlatego... O. Gyły 4,60 metra. 4,60 głębokość, nie? Badylowe bluepersy numer kurwa 2. Ha, za długi. Nie jebłem, ale parę tu mam badyl tym razem. Widzę. Żaden stary zjadł nie poskoczył. Żadne drochy no mnie straszne. Z Tivoltem... Nie, ale nie włóż mi tego w dupę, co? Wiedziałem, że to kombinuje. Ała! Umrzyj tam. I dobrze. Ała kurwa! Macie! Umieraj tam! Patrz to drzew, kurwy, synu. Ja stąd spierdam. Nie, przejdziemy... Ten tam już kurde polazł. Wszystko cię tu nienawidzi, Bartku. Ty też? Nie wiem, nie, muszę się zastanowić. Bo wiecie, to GoPro jest jego, nie? I kolejna, wejdziemy na trybuny. I kolejna droga. A tak to, i bezproblemowe wejście, zupełnie bezproblemowe. Tam jest po prostu pusto, po prostu można wejść. Żadna warte siatka, żadne nic. Warte w chuj. Skaczę jak zajączek normalnie. A! Nie, nic mi się nie stało. Tu mamy słupek. Wow! Którędy tu zszedłeś? Po tych gałęziach. Trzeba wejść w aparat. Może biorę rękawice. Moje. Jedna jest zimowa, a druga jest... Była zimowa, to zimowa. Zmieniasz rękawiczki jak rękawiczki, kurwa. To jest jeszcze rękawiczka, która wystąpiła w filmie z chlebem. O, serio? Nie, ta albo jej poprzedniczka. Nie. Epicka wiem. Twórczość. A, masz też kamerę. Nie, idź tam, to ci rzucę. Nie wiem. Bo to zajebiście wygląda. Wiem, że zajebiście wygląda, że nie chcę, żebym upadła. To ja złapię. Odbiło mi się w palcu. Nie! To jest ochronne, żeby nie. Nie, no to jest właśnie tak, że jakby nawet spadło, to
teoretycznie nic nie może jej stać, ale wolę nie ryzykować, nie? Ups. Coś mi się złamało. Dawaj, dasz rady. Widzicie, to jest basen, ale jest po prostu tyle... Nie, ślimak był. Więcej ślimaków. A! Tu jest płytko! No tak, tam jest głęboko, tu jest płytki basen, nie? No basen no. Widzicie, tu już jest ziemia. Myślałem, że po prostu tyle ziemi tutaj naniosło. Tu po prostu jest płytko. No i jak to na basenie schodzi tam w głąb. Może pójdziemy... Coś tu Czapczan sobie ktoś zrobił, a tutaj taki gwałtowny spad jest, widzę. Nie taki łagodny przez całość, tylko gwałtowny spad i dużo głębszy basen. Fajnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się. I tyle roślinności i miłość. Dobra, wracamy, bo tu w sumie nic nie ma. Spróbujemy jeszcze do tych budyneczków wejść i zobaczyć cokolwiek tam. I jedzie. Dokładnie o to mi chodziło. Macie? Dzieci. Nie! Jaki wielki pień. Ile gruzu. Tutaj też coś było wcześniej. Może jakieś trybuny czy... Gruz, tak. Tutaj gruz był. Tu rośnie gruz. Tu rośnie gruz. Jak z tymi, nie? W sąsiedzi ta hodowla betonu, nie? No patrz jak kurwa piękny beton kosz. I tak to wygląda. Graffiti. Ha! A ja wyjdę na ten, który jeszcze nie został ścięty. Piękne wygranie. Balansuj kurwa. Bounsuj. Bounsuj, balansuj. Prawdopodobnie grzałka z pieca. To jak zwykle muszę coś rozdupcać. Dobra, doszliśmy do PDT. Powszechny dom towarowy. Konfekcja, bielizna i kurwa obuwie chyba tam jest na końcu. To jest toaleta dla panów. I to jest dosyć duża toaleta. A są tu kupy? A skoro to toaleta? Pewnie jest. We come in peace. Tak, prawie jest tego, prawie jak z tego bijowego filmu. Prometeusz? Doskonale się rozumiemy. World is full of things that gather... Co tu pisze? That gather things dust. That aha. Gather dust, tak. No tak, to akurat prawda. Tu nic nie widać, ale tam jest kurwa daleko. Nie mamy światła żadnego. Jak zwykle. Nie, nie ma szans. Niestety musimy... Don't be a pussy. Dalej nic nie widać, ale czekaj, jak będziemy szli za Bartkiem... Bartek, czekaj chwilę, bo muszę za tobą... Nie ma to sensu. Widać, ale... Nie ma to sensu, chuja widać, ja mówię. Dawaj. Będziemy przy ścianie, nie? Tam zawsze coś widać. Wow! Baga badyl. To co jak chcą martwe ciała na przykład? Albo żywe ciała? Żywe gorzej. Tu jakieś kurwa tory. Ej, to była zajezdnia. To nie są tory. A co to jest? Jest szyna i szyna. To nie są szyny, przecież to nie jest szyna. No dobra, to nie jest szyna. To co to jest? To żeby kabel ten jeszcze, żeby nie żywe, to pewnie... Aha. O tym, żeby taki postumek... Tak, tu jest, widzicie, jeden stopień, a tu jest taki wyższy. I po kole, więc to było coś na zasadzie takiej mini estrady, tak? Jakiś wąż niebieski cały czas biegnie. Ja myślę, że będzie widać, wiesz? Jak było widać tam w tunelu, gdzie byliśmy. Ale tak. Jakby tak było? Właśnie tak. A jak ktoś tam leżał? Już nie leży. Znaczy dalej leży, ale chyba trochę gorzej się czuje. Czuję kupę albo... No, o, światło. Spoko, daj. Cześć no. Telefon. Jakby jak ekran wygasi po prostu. Aha. Dobrze by się wyłączał ekran kurwa po 20 minutach. Nie, 5 sekund ustawiłem to nie. Mam. Macie telefon, nic nie widać. A mój nie ma latarki nawet. Dobra.
Nie ma nic kogo tam, na szczęście. Już nie. Zniknął. Jak w tym, nie jak w Dishonored. Wiesz, zabijasz przeciwnika i znika. Bo masz takiego moda. No jakiś plakat, no jakieś znaki. O, szpilki wiszą z sufitu. Szpilki? Kurwa, jakie szpilki? No to są szpilki. No. No już nie, to nie jest szpilka, bo szpilka jest gwintowana. Dobrze mieć dwa latarki. Dobrze, ktoś śpi. Żula. Terra Julitus. Terra Julitus. No i śmiesznie. Na końcu tunelu zawsze znajdzie się żul. Albo drugie wyjście. Super. Możesz wziąć... Tak. Nie, no dobra, możemy tutaj podejść jeszcze. A tu jest jeszcze drugi budynek. To co? Ktoś tu miał łóżko piętrowe, czy co? W ogóle coś chcą żyć, a jakimś poziomie. Nie przypuszczę, że o to chodziło w zamyśle twórców budynku. Jaki żirandol fajny. I tu było wejście. I tak już siatka jest rozwalona i tak od tamtej strony da się wejść. Zgłupiałeś? Nikogo nie ma. Ale tu są chyba kupy. Nie widzę. Nie próbuję wąchać. O, cement. Olej. Nie, raczej nie. Tak to wygląda. Jeszcze jest drugie piętro, ale myślę, że nie mamy potrzeby tam próbowania wejść na drugie. Ha, 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 to jeszcze rośnie. Nie chce mi się rwać. Ty, to jest drzewko doniczkowe. Ale drzewko. Kogo ty miebniesz? Zajebiście, trochę chyba spleśniało. O, latarkę. No, latarkę wyłącz. Nie myślę, żeby tu... Nie wiem, czy tu są gdzieś schody na drugie piętro. Nie, bo kolejne żule tam. Pewnie tam. Ktoś tu ognisko sobie robił. Aha, ja myślałem, że tu jest przejście, a tu jest tylko dziura w ścianie. Tadam. No. Czyli można przejść, ale dobra. Nic. Żula Oblitus, basen Krakowi, przy stadionie Wisły. Przy stadionie Wisły też jest stadion Krakowi, także to jest Kraków. Stadiony dwóch nienawidzących się klubów w Krakowie są dokładnie naprzeciwko siebie. No i drugie piętro. Ale nie wiem, tam wejść. Chyba nie chcę próbować, może tam już więcej żuli. Autentycznie tam, nie wiem czy to widzieliście na materiale, a tam spał kolo. Zobaczymy. Teraz tu mam jakiś prąd, jakiś tam coś się świeci. Nie ma tam nikogo, ale stary, to normalnie jest mieszkanko. Dokładnie. Ktoś ma chyba garnek z czymś. Masło leży. Kubki z KFC. Kwiatki, kubki z KFC. Sztućce i metalowe i te. Solniczka, musztarda. Poświeć światłem. Poza tym, jak wszyscy podchodzimy, to tego gówno widać. Tak? No bo zasłania się światło. Tam też srają. Ale widać dużo, nic to nie daje. To jest zrobione mieszkanie, no to gdzieś tu musi być, wiecie, wejście. Chciał... Tam ją opęd zrujmy. Kurtkę sobie zostawił, żeby... Żeby nie dało się... Widzicie łóżko, tarczan ma. Naprawdę, ktoś ma zajebiste, ale tędy się nie da wejść, chyba że ktoś byłby połową mnie. Ja odsuwa płytę. Nie, myślę, że musi być jakieś zejście do piwnicy, ale nie wiem jak. Nie, parę ci wyswanili połową mieszkanie. Mieszkanie zrobili. Daj jeszcze światło. Daj światło jeszcze. Bloks. Daj światło. Czuję się ważny. No tu nie ma nigdzie zejścia. Z drugiej strony.
centralny, jak się tam gdzieś po prostu bardzo, albo do lądu. Kurde, aż mnie ciekawi, gdzie to wejście jest. Chcę mieć maczerkę, nie? Co za... Czemu ty przecież wszystko musisz się pierniczać, stary? A, bo lubię. Pamiętam takiego vloga, którego Bartek nagrał to jeszcze z pierwszego kanału, z początków jego kanału. Nagrał vloga, pamiętacie to, że mieszkał, miał biurko pod łóżkiem piętrowym i był motyw taki, że nagrywając vloga włączył kamerę, oddalając się jedną się w głowę, po czym zrobił tak i zaczął mówić. Ja widziałem tą wersję na jego komputerze, oczywiście wersja była okrojona na kanale. Zdradzam twoje sekrety, że się jebłeś w głowę kiedyś przed vlogiem. Masz telefon. Masz telefon. Idziemy. Nie, chcę znaleźć wejście na dół. Czy nie, no chcę się przyjrzeć tylko, ale kurde, autentycznie musi być gdzieś tu wejście na dół. Możliwe, że tędy. Betonowe kręgi na ziemi, to jest na pewno dobre wejście. Okej. Znalazłem coś takiego. Znalazłem jakieś naklejki. Patrzcie, kursy Kraków Oświęcim, lejkonikbus.pl i trzy naklejki koleś ma, a jak zbierzesz 11, nie, 11 przez, jak zbierzesz 10, to masz 11 za darmo, nie? Tak? Tutaj też nic nie, chyba że tam dalej. Okno fajne. Nie wiem, naprawdę nie widzę wejścia na dół. Nie wiem, o co chodzi. Tak. O, jak on tam wchodzi? Lightning bus. I odjazdy, jakbyście chcieli pojechać do Krakowa z Oświęcimia albo na odwrót. Dobra, to chyba byłoby na tyle, myślę. W tym odcinku Terrażulitus. Terrażulitus! I trzymajcie się. I zapraszam na kolejne filmy na kanale i poprzednie i w ogóle. No i tyle, cześć. Na razie. Tara 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 t